Wszystkie tego typu szczoteczki się już przewinęły przez kanał test.hpl. Pojawiła się jedna nowa, ostatnia. To, żeby tradycji stało się zadość, to może i o tej ostatniej kilka słów bym powiedział, bo jest pewna nowość, która w zasadzie mnie najbardziej się podoba w tym, co ostatnio pojawiło się na rynku szczoteczkowym. Są tacy, którzy uwielbiają szczoteczki soniczne, są tacy, którzy ich nienawidzą. To w zasadzie możecie się określić w komentarzu, czy wolicie te mechaniczne, które są znane od zarania dziejów, czy wolicie soniczne. Ja nikomu nie chcę nic sugerować, tak więc to jest wasza decyzja i wasze upodobanie. Oaklin dużo już tego typu urządzenie wprowadził do nas na rynek. Widzieliście całe mnóstwo szczoteczek takich, które mają wyświetlacze, łączności Bluetooth. No, różne inne dziwne, bardziej lub mniej potrzebne gadżety i możliwości. Dzisiaj taka, chyba najnowszy model, jaki się pojawił na rynku. Tak to wygląda. Co otrzymujemy? Pierwsza rzecz, otrzymujemy instrukcję obsługi. Jak widzicie, jest też w języku polskim. No i teraz, co otrzymujemy w samym zestawie? Szczoteczka, no, forma znana już wcześniej. Ale jedną istotną nowością, która jest w tym pudełku, a tak naprawdę której nie ma, to jest ładowarka. Jak widzicie, jest dostępny zwykły kabel USB typ C, czyli nie musimy ze sobą, jak gdzieś jeździmy, gdzieś bierzemy taką szczoteczkę, targać jeszcze jakieś przejściówki, ładowarki czy innego typu, tego typu rozwiązania, tylko po prostu będziemy sobie tą szczoteczkę podłączali bezpośrednio do zasilacza i zasilacza klasycznego, no, można już teraz powiedzieć, że klasycznego, wyposażonego w złącze USB typ C. To jest dla mnie największa nowość i największa fajność tego całego rozwiązania, że w końcu jest to ustandaryzowane i no ja generalnie takiego rozwiązania oczekiwałem i w końcu się to rozwiązanie pojawiło. Jak widzicie, jest jeden główny przycisk, który uruchamia szczoteczkę i w zależności od tego, ile razy go naciśniemy, będą nam się podświetlały tryby, z jakimi ona będzie wibrowała. Jak powiedziałem, szczoteczka ma 5 trybów czyszczenia. Oznaczone są one takimi różnymi ikonkami, i w zależności od tego, jaki tryb wybierzemy, to mamy do dyspozycji tryb poranny. Następny to jest tryb nocny. Kolejny to jest tryb standardowy. Trzeci z diamencikiem będzie to tryb wybielania. I ostatni z chmurką, tryb miękki. Jakie zalety? Prędkość wibracji 38 tysięcy. Inne szczoteczki ze stajni Oaklin mają w zakresie 36 do 42 tysiące, tak więc no ja tutaj nie odczuwam jakiejś różnicy. Macie w zestawie jedną główkę, ale również są takie pakiety, gdzie można sobie dokupowywać dodatkowe główki, w zależności od tego, czy będziemy wyposażali domowników tylko w same nakładki, czy będziemy domowników wyposażali w całe szczoteczki. Jak widzicie, nakładki różnią się kolorami, są też różne nakładki o różnym zastosowaniu, tak więc tutaj można sobie dobrać takie dodatkowe elementy. I teraz tak, co oprócz tych wibracji? 38 tysięcy wibracji na minutę. Jeśli chodzi o baterię, to potężna bateria, ona jest największa, jaka tylko się pojawiła w szczoteczkach Oaklin. Po naładowaniu, ładowanie do pełna 5 godzin aż trwa, ale będzie ta szczoteczka działała 180 dni, czyli pół roku. Trudno mi to zweryfikować, bo jak wiecie, na teście ona jest przez chwil kilka u mnie. Ale no zazwyczaj to, co producent tutaj deklarował, miało pokrycie w rzeczywistości, tak więc zakładam, że faktycznie tak jest. Po podłączeniu do ładowarki ja widzę, że szczoteczka zużywa w tej chwili 5 V 1 A. Takim prądem się ładuje. Mamy tutaj sygnalizację, ten pierścień nam mruga. Oznacza to, że szczoteczka jest ładowana. W momencie, kiedy się zapali na stałe, będzie oznaczało, że szczoteczka jest naładowana do pełna. Nie mamy w tym przypadku żadnego wyświetlacza, nie mamy łączności Bluetooth. Jest to po prostu klasyczna szczotka, którą bierzemy ze sobą. Jak widzicie, ona nawet w zasadzie w moim przypadku jest już naładowana. Tak więc, jak bierzecie ją ze sobą i przez 180 dni używacie, nie ma żyroskopów, nie ma żadnej
tej zaawansowanej technologii, po prostu służy ona do mycia zębów. Dobra, to była kwestia informacyjna, żeby Wam przekazać, że jest nowe urządzenie, które ma rozsądnie w końcu zorganizowane ładowanie i rozsądnie działającą długo baterię. Pół roku to jest dobry rezultat. Linkuję w opisie, jak zawsze, tam do tej szczoteczki, a Wy napiszcie w komentarzu, czy lubicie soniczne, czy lubicie mechaniczne. Polecenie zachęcam do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl. Ładna, zgrabna. Będzie się dobrze ząbki myło.